jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Miściwujewski, MMA, bądź na bieżąco, a razem ze mną Mirosław Dąbrowski. Witam pana. Witam. Jedno, co można powiedzieć po tym pojedynku, niedosyt chyba. Nie, znaczy ja jestem zadowolony, nie czuję się oszukany. Dobrze, no trzeba, że tak powiem, przyjąć to na klatę. Sam powiedziałem, że będzie brutalny knockout, no ale niestety nie dałem rady. Myślałem, że no, po prostu zabrakło mi koncepcji. To nie jest ani trema, ani zbyt, ja wyszedłem wyluzowany, zadowolony. Praktyki moim zdaniem chyba mi zabrakło. Wiedziałem już, co mam robić, a później raptem mi się odcięło. Tu mi krzyczą, tu rób to. Ten szczękę wypluł, no i ja już później straciłem w ogóle, co mam robić. No. To jest jednak doświadczenie się nie oszuka, tak? Nie, no to jest tak jak kierowca. No, młody chłopak wsiądzie i umie jeździć, tak? Ale jak przychodzi jakaś tam sytuacja tak ekstremalna, to już się gubi już coś. No to ja powiedzmy, można porównać do tego. No to troszeczkę zabrakło rutyny. Powiem panu jedno, to jaki tutaj był szał, jak pan sprowadził Marcina na ziemię, to po prostu dawno czegoś takiego nie widziałem. Chyba nikt się nie spodziewał, że może pan w takim wieku usadzić, no jednak... Przerwę. Ja byłem pewny, że ja go rozbiję, tylko no mówię, no zabrakło tego wykonania, bo ja się czułem silny, ja naprawdę wyluzowany wyszedłem. No dobra, a poza tym to jest koń, nie oszukujmy się. Jak już go dusiłem, to naprawdę kurwa tak jakby się jakiś kloc dusił, także jest silny. Właśnie tego pan się spodziewał po Marcinie w tym pojedynku, co pokazał? No czy myślałem, że go inaczej w innym, no nie będę tu zdradzał, bo pewnie jeszcze taki błąd popełni, może w następnym. Ja troszeczkę jeszcze byłem inaczej też przygotowany, ale do parteru byłem bardzo przygotowany i dziwię się, bo do parteru byłem bardzo przygotowany, czego kurwa nie udusiłem, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie mam pojęcia. A jaki był plan w ogóle na tę walkę? No tak, bo liczyłem, że on mi będzie chciał w nogi wjechać i już go będę miał, tak? Ale on tam poszedł w tej stójce, żadnego low kicka, bo, no i no, trochę mi tam pokrzyżował plany, ale dobra, no wyszło jak wyszło. Tak jak mówię, no, ja nie czuję się, że tak powiem, oszukany. Sędziemu powiedziałem, że on wygrał, że sędzia wygrał. Podniosę dlatego jego rękę do góry. Czuł pan może po tym pierwszym knockdownie, który pan zaserwował Marcinowi, że to może być koniec, że już go pan ma? Nie wiem, ja go nie trafiłem solidnie, ja go, to była obcierka, wiesz. Jak gdyby, bo no ja wiem, jakie mam strzały, jak gdybym ja go pocelował normalnie, to on już by nie wstał, nie musiałbym nic dusić. Tak go tylko obtarłem i on już był ten. To sobie możesz wyobrazić, jaki strzał, jakby dostał normalnie trafiony. Dużo ludzi tutaj skandowało po waszym pojedynku, dogrywka. Był pan przygotowany, żeby stoczyć jeszcze dogrywkę z Marcinem? Nie, no sędzia, to nie, znaczy ja byłem przygotowany, bo ja na kilka rund byłem przygotowany, ale sędzia by się nie zgodził, bo on przerwał walkę, bo to był, jak to, nie wiem jak to nazwać, knockout, KO, czy nie wiem jak to, ja nawet nie wiem o co to chodzi, przerwał walkę, bo... Techniczny pewnie tam. Jeszcze nawet tych nas wszystkich nie znam. Nie wiem, mi się wydaje, że powinna się podobać walka, bo nie była jakaś tam taka byle jaka, chociaż nie może, że była jakaś, nie wiadomo, super, ale moim zdaniem chyba była fajna. No na pewno emocji dostarczyła tutaj najwięcej spośród wszystkich walk. Ostatnie pytanie, co teraz? Jakie teraz plany? No rewanż w lipcu z Neymanem. Tylko już będzie prawdopodobnie albo bez sędziego, albo tylko można przerwać walkę, gdy będzie albo odklepany, albo knockout. Wow, no to no, taki... To, nie, bo to jest wtedy sprawiedliwe, bo tak to... Taka uliczna walka. Tak, znaczy, no tak, no bo mógł przerwać, a po co przerwał? No przecież sam widzisz, gdyby on mnie trafił, ja po ciosie bym się gdzieś tam przewrócił, niech przegrywa. No przecież chyba widzicie, jak on mnie obdarł, nawet nie mam siniaka. Nawet nie... Tylko tutaj lekko. No to był strzał, no, to przecież oko bym miał takie. No a poza tym, ja później się gardy miałem, to mnie tylko po barkach uderzał, no to wystarczyło, że jeden strzał i on by leżał, no to sędzia przerwał. No. Panie zatrzymuję, dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.